Witam. Z tej strony pan Szczupak. Niesamowity chłopiec ryba recenzujący klocki w internecie oraz posiadający niesamowicie przepełniony rozumem i godnością człowieka content. A to jest mój klockowy vlogasek. I dziś kończymy naszą mini trylogię Ice Planet. Ci wszyscy uważni zauważyli, że była recenzja, był mocek, przyszedł czas, żeby to wszystko zwieńczyć, podsumować w klockowym vlogasku. Ale najpierw łyczek wody. Tak wiem, woda, coś nowego. Ale jest gorący na dworze i nie wiem, czy wiecie, ale ludzie głównie składają się z wody, więc jak się odwadniamy, to tracimy cząstkę siebie. Ja na przykład nie chciałbym, żeby mi przed jeden paluszek odpadł przez odwodnienie. Ale dobra, ja wiem, że mamy wakacje, że szkoła to jest żart w tym roku, dlatego magister Szczupak przychodzi do was z fajnymi faktami historycznymi odnośnie LEGO Ice Planet 2002. Otóż ta seria, pomimo swojej mylącej nazwy, pojawiła się już w 1993 roku. Czy oni coś planowali więcej, czy może była to na tyle odległa przyszłość, żeby nazywać tak serię, no bo w sumie LEGO Dino 2012, czy jak to się nazywało, to takie z tymi śmiesznymi dinozaurami i cyborgami i ogólnie zapomniana, niechciana seria. Otóż ta cała seria składa się jedynie z 8 zestawów tak naprawdę. Z czego 2 zestawy to były zestawy tak jakby dodatkowe, czyli ten sam zestaw wydany pod innym numerem katalogowym. Można. Hotel? Trivago. Więc były to dosyć ciekawe zestawy, głównie składające się z białych, czarnych, neonowo-pomarańczowych oraz niebieskich elementów. I myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne połączenie tych kolorów. I co ciekawe dzisiaj, jak już jesteśmy po Nexo Knights, ja wiem, nie kopię się leżącego, nawet nie powinno się wykopywać zwłoków z grobu, ale ta seria przynajmniej dała nam elementy, z których dzisiaj możemy tworzyć właśnie mocki odnoszące się do wiele ciekawszej serii. A mianowicie seria LEGO Ice Planet 2002 miała naprawdę ciekawą, ale w sumie prostą fabułę, która myślę, że przyciągnęłaby dzisiaj niejednego z nas. Mamy to, co dobrze znane, czyli space, różne kosmoloty, różne pojazdy kosmiczne, specjalne kafandry i inne tego typu rzeczy. Oraz mamy odkrywanie nowego świata, nowej planety, czyli specjalne przygotowanie, być może jakieś lasery, jakieś piły tarczowe, żeby przewiercić się przez skorupę lodu. I myślę, że to jest bardzo dobre połączenie, takie górnictwo z kosmosem. Oczywiście w odpowiedniej otoczce, czyli właśnie tutaj ta lodowata planeta z tytułu, ale myślę, że jest to właśnie bardzo dobry pomysł, no bo takie planety czasem skrywają najciekawsze rzeczy w sobie. Być może jakieś dawne życie, czy może jakąś technologię. No nie wiem. W każdym razie mieliśmy tutaj coś bardzo prostego, coś bardzo fajnego i myślę, że jest to całkiem ciekawe połączenie. O czym mówię? Otóż w 1993 oprócz serii LEGO Ice Planet mieliśmy Space Police 2 oraz Blacktron 2, czyli dwie frakcje, które ze sobą walczyły. Dobro kontra zło. No jednak gdzieby to tego? No oczywiście, że na lodowatej planecie na przykład rozbił się statek Blacktronu, no i oni pojechali tam, odlodowali go, albo na przykład wycięli jakiegoś Blacktronina w kostce lodu. No to były naprawdę ciekawe pomysły moim zdaniem, żeby stworzyć coś, co będzie przyciągało
dzieciaki, czyli dobro kontra zło, jakiś konflikt, ale też stworzyć dla tego wszystkiego osobne miejsce konfliktu, czyli właśnie ta lodowata planeta. Oprócz swojej jakże ciekawej fabuły, swojego codziennego życia, odkrywania i tak dalej, mieli oni również jakieś ciekawsze rzeczy, czyli o, ktoś tam ukradł coś tam i przyjechała policja albo się rozbił. No sama reklama Ice Planet 2 to jest cudańko dla mnie i szkoda, że żadna seria dzisiaj, oczywiście, że są to bardzo dobre serie, które istnieją bez żadnej pomocy, bez niczego, ale że żadna seria ze sobą jakby się nie łączy. To jest trochę smutne, that's so sad. No bo zobaczcie sobie na reklamę. There it is, the Ice Planet. Go for that super satellite. Blacktron attack. Lower the rocket. Save the satellite. I got it! Oh no! Keep cool when you discover the new Ice Planet from LEGO System. Być może mnie zbanują. No jak widzicie, wszystko ładnie tutaj współgra, no i myślę, że taka seria zasługuje na solidny remake. Nie żadne LEGO City, które, o, w tym roku mamy oczywiście Policjanci kontra Złodziei. Gdzie tym razem? Nie wiem, w lesie, okej. Okay. No i jeszcze jakaś tam seria głównopoboczna, mianowicie czy to Promy Kosmiczne, czy to Badanie Antarktydy. No i tak to się kręci w koło Macieju. Zamiast stworzyć konkretnej, ciekawej serii, no to oni tak się bawią. Serio, LEGO? Serio? Ale dobra, koniec już mojego narzekania. Myślę, że dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy. Myślę, że może zachęciłem was, żebyście posprawdzali jakieś starsze zestawy, jakieś starsze serie, żebyście sprawdzali Lixo, bo tam naprawdę pojawiają się niejednokrotnie ładne perełeczki. I to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, jeżeli oglądaliście wszystkie trzy filmy trylogii Ice Planet. Dziękuję wam bardzo za uwagę, jeżeli po prostu oglądaliście ten. Możecie nadrobić sobie trylogię. Proszę bardzo, wszystko tutaj jest ładnie dodane. No i co? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o serii Ice Planet 2002. No i pijcie dużo wody. Papatki.